Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Cywilizacji Piątka. Dalej toczymy wojnę z Zulusami. Zawiązaliśmy ostatnio pokój z Gandim, ale na coś czuję, że nie potrwa on długo, więc na razie załóżmy sobie nowe miasto. Będzie ono w tym miejscu. Jest to Nankin. A teraz zajmijmy się przede wszystkim tymi panami, więc tak. Oni mogą mieć awans i będzie to zmasowany ostrzał, bo tutaj jest więcej oddziałów w trudnym terenie. Tak, powiedzmy, że po pierwsze zacznijmy od tych kuszników. Chciałem zacząć od tych kuszników, dziękuję, gro. Jeszcze ktoś tu staje, jeszcze raz w takim razie. Tutaj tak samo. Teraz ten oddział. No nie do końca chciałem się przemieszczać, ale niech ci będzie. Dobra, teraz to trudniejsze. Więc tak. Tutaj ich trochę przyblokowałem. Mogę się przesunąć tutaj. Ostrzelać ich raz. Jeszcze raz mogę ich ostrzelać, cudownie. Nie zużyłem punktu ruchu na tamtą. Czyli ten oddział prawdopodobnie wyeliminuje całkowicie. Dobrze. Jeszcze raz. Tutaj za bardzo nie ma co... Wiecie, zostanę sobie w tym miejscu, żeby zablokować możliwość dojścia do moich kuszników. Teraz. Tutaj natomiast... Ja bym musiał przejść przez dżunglę, żeby mnie zaatakować, więc popędzimy sobie tutaj. I nic. No to wracacie, jednak się leczcie. Nie będzie nam to potrzebne aż tak bardzo. Dobra, dowódca... Zapomniałem go przesunąć w pierwszej kolejności. I tutaj możemy ich ostrzelać. Oczywiście jeden możliwy oddział do ataku. Pięknie. I Nankin. Dobra, więc Nankin. W pierwszej kolejności, co ja bym od ciebie chciał? W pierwszej kolejności to przerzucimy ci robotników przy okazji. To miejsce, dziękuję. I w pierwszej kolejności zbudujemy ci mury. Ja coś czuję, że to będzie ciężkie do przeżycia. Tak jest, tutaj uśpijmy ich. Ci już naprawiają. Doskonale, ci mogą... Nie, nie będę ryzykował. Niech sobie tam stoją. Mógłbym w sumie jeszcze jedno miasto założyć gdzieś tutaj. Nad rzeką właśnie. Ale na razie się w tym powstrzymam. Dodatkowo ci dwaj robotnicy, jak tylko naprawią wszystkie tutaj sektory, to zbudujemy sobie drogę do Nankin. I chyba w takim razie wszystko. Koniec tury. Okej. Widzę, że tym razem idziesz do tego miasta. No to będzie trzeba tutaj szybko mury zrobić. Tutaj też cała armia oczywiście Zulusów. Przyjaźń, Nabuchodonozor, bla bla bla, spadaj. Nie interesuje mnie walka z Nabuchodonozorem, prosiłem cię o walkę z Czaką, ale jak zwykle mnie olałeś. Dobra, musimy się pozbyć tego oddziału, bo mnie zachodzi od flanki. Niekończąca się armia Zulusów oczywiście. Incoming! Granice się rozszerzyły, jaki burżuj. Pójdziemy tędy. No i teraz możemy... Nie możemy ostrzelać. Mogę tu ich ostrzelać? Mogę. Teraz wy tutaj. Świetnie. Jeszcze raz. Pięknie. I jeszcze raz. Dobra. Jestem w stanie eliminować przynajmniej częściowo ich. Dobra, tu mogę wyjść. Mogę ich raz ostrzelać. Jeszcze raz mogę ich nawet ostrzelać, świetnie. Później się nimi schowam oczywiście do miasta. Teraz tutaj, co by sobie można było zrobić? Możemy wejść na tą górkę. Nie, możemy zablokować dojście naszych kuszników w ten sposób. Wy natomiast zacznijcie budować już drogę. I teraz tutaj tak, musimy się... Najpierw zajmijmy się tymi. Ten oddział. Ostrzał tutaj. Jeszcze raz.
Pięknie. Mało mu zostało. Nie zabije go, więc kusznicy. Jeszcze raz. Pięknie. Teraz wy zaatakujcie tutaj. Teraz z kolei przesuniemy się tu. Wykończymy ten oddział, mam nadzieję. Prawda, gro? Nie, nie, nieprawda. Mniejsza z tym. Dobra, wyjdźcie tędy. Tylko na pytanie najpierw. Najpierw chyba ulepszymy sobie tutaj farmy. Ponieważ zależy mi bardzo na większej ilości żywności. Czy ja chcę wydawać pieniądze na mur? Nie, nie chcę wydawać pieniędzy na mur. Więc tak. Tędy mogę sobie teraz pójść. Powiedzmy, że skoczymy sobie. Mam nadzieję, że mi nie przejmą tych robotników. Potrzebuję ich na drugim końcu. Coś jeszcze mi zostało w takim razie do zrobienia? Nie. Możemy pogadać z Gandim. Dyskusja. Nie chcą z nami deklaracji przyjaźni. No co ty, Ragnar? Moi szpiedzy. Za 7 tur będzie mógł coś zrobić. Doskonale. Co tu się dzieje w ogóle? Napoleon wchodzi w epokę klasyczną. Chyba klasyczną. Dobra, atakujesz przez rzekę. Duże minusy. Bez problemu powinien wyeliminować ten oddział w takim razie. Tylko ucieknę nimi. Gdzieś tutaj, żeby oni mi nie tak łatwo mnie nie mogli zajść. Bo powiem wam, że taki impas się troszeczkę zrobił. Ani Gandhi mnie nie może zniszczyć, ani nie mogą mnie zniszczyć Zulusi. Nieważne ile na siebie rzucamy, to tak samo ani jedna, ani druga strona nie zdobywa przewagi w tej wojnie. Taka troszkę na wykrwawienie się jest totalnie. Dobra, tutaj ostrzelajmy ich. Są w zasięgu. Świetnie. Teraz ostrzelajmy tych. Bardzo ładnie. Ci kusznicy niech ostrzelają sobie. Znaczy tak, tymi uciekniemy i to będzie ostrzał teraz w trudnym terenie. Tymi uciekniemy na jedną. Ostrzelamy ich raz. Świetnie. Już nie mogę drugi raz? Nope, nie możesz. Ale mogę ich zabić miastem. Świetnie. Teraz ci kusznicy. Ci kusznicy niech atakują tutaj. I jeszcze raz. Świetnie. Więc tak, teraz ci. Tych panów będziemy nękać z tej strony. Jeszcze raz. Pięknie. Wyeliminuję ten oddział w takim razie całkowicie. Podejdziemy bliżej, zaatakujemy ten oddział. Jeszcze raz. I ostrzelamy ich. Dobra. Wy natomiast zasuwajcie tutaj. Świetnie. Wy z kolei idziecie tutaj. Wy tutaj. Wy tutaj w następnej kolejności. W następnej turze zaczniemy budować drogi. Wy zacznijcie robić te farmy jednak w pierwszej kolejności. I tak, co my tu mamy? Dwa punkty do kolejnej. Do kolejnego budynku. Działa się już robią. No dobra, na razie wygrywam tą wojnę. Jakkolwiek taki impas można nagrać, można nazwać wygrywaniem wojny, ale niech będzie. Koniec tury. Tu mi wchodzi trochę za mocno, będę musiał zareagować. No i te oddziały oczywiście. Dobra. Ci kusznicy są jacyś tacy bardzo wytrzymali z tego co widzę.
tymi prawdopodobnie ucieknę do miasta, bo wycofam się chociaż o jedną kratkę do tyłu. Już nie chcę tak bardzo ryzykować. Tak jest, wyjął jedno do tyłu, tutaj zaatakujcie. Jeszcze raz. Pięknie. Pójdziemy sobie nimi tutaj. Teraz ci. Tymi damy tak. Wycofujemy się, czy nie? No za dużo ich jest zdecydowanie. Oni mnie tutaj zmasakrują mnie teraz. No to pójdziemy sobie w ten sposób. Tymi sobie skoczymy tu. Tymi skoczymy tu. Tymi się schowamy. Wy jak najszybciej budujcie tą drogę. Świetnie. I teraz zajmijmy się tym problemem. Więc tak, tutaj by trzeba było ich skosić. Ale najpierw może ci niech zaatakują. Jeszcze raz. Nie chcę, by mnie atakowali też z flanki na ten oddział. To jest z górki, z lasu, to będą mieli duże bonusy do ataku. Więc tu ich wyeliminujemy. Oszczędzimy sobie trochę życia przez to. W sumie wiecie, no staram się kombinować w tej grze jak mogę. Sądzę, że wyeliminuję ten oddział. Ostrzał. Jeszcze raz. Pięknie. No i teraz tak. Wy sobie tu odpocznijcie. Wielki generał też niech sobie siedzi. To miasto za chwilkę będzie mogło zdobyć kolejny poziom. Jest bronia, będzie broniona przez dwie jednostki. To nie powinno być z tym aż tak źle. To są cztery jednostki Zulusów. Dwie jednostki, trzy jednostki Zulusów. Dużo. Zdecydowanie za dużo, więcej niż chciałbym widzieć. Tutaj proszę o naprawy. Koniec tury. Zobaczymy, co zrobią. No i idą na to słabsze miasto. Dobra, czyli tych panów chyba mogę sobie już pożegnać. Będziemy musieli ich gonić w takim razie i tutaj ostrzelizować. Nie, myślałem, że przeżyją. No cóż, to już widzę, na co wydam moje ciężko zarobione pieniądze. W Szanghaju zdecydowanie. Teodora ciągle... Czemu oni chcą mojej pomocy w walce z kimś, kto jest na drugim końcu świata? Nie będę popierał ich sprawy. Dobra. Zacznijmy od eliminacji tego oddziału. Jeszcze raz. To miasto raczej nie jest zagrożone. Bardziej się boję o mój Szanghaj. Tutaj proszę, schowajcie się. Wy tak samo do miasta. Możecie go strzelać z miasta. Jeszcze raz. Przy okazji, mur będzie kosztował, będzie mnie 4 tury. Zróbmy tak, zakupy. Co bym chciał? Nie stać mnie na... A nie, stać mnie, tylko musiałbym wyjść najpierw z tego miasta. To wiecie co, na razie zrobimy produkcję muru. W ten sposób. Bo tutaj możemy i tak sobie mi trochę podejść. Świetnie. Znaczy, może się skuszą na nas, że się tak wyrażę. Teraz. Ten oddział niech atakuje tutaj. Teraz tutaj. Gdyby nie ci chińscy łucznicy, kusznicy, to już bym dawno chyba przegrał tą kampanię. I eliminujemy ten oddział. Świetnie. Dobra. Więc teraz tak. Wy sobie tutaj stójcie. Wy tak samo. Potrzebuję trochę kupić czasu, żeby tam nowe rzeczy zdobyć. W Pekinie natomiast. Ja chcę w Pekinie cokolwiek. Mógłbym zbudować jeszcze jedne działa. Mógłbym stworzyć jednostkę rycerzy.
Znaczy ja chcę. Na razie nie. Nie jest to jeszcze aż tak bardzo niezbędne, tak mi się wydaje. I kończymy w takim razie turę. Mam nadzieję, że tego mi nie zniszczą, bo tutaj aż 5 jednostek produkcji. No i proszę, skusili się jednak na atakowanie Pekinu. Dobrze. My sobie uciekniemy za rzekę. No i będę musiał ratować tych robotników tutaj. Niestety. Tymi panami mogę sobie też odejść, bo prawdopodobnie tu już wygraliśmy na tym froncie. Więc ściągniemy dodatkowe siły. Tutaj rozwalimy tych. Trzeba ich trochę pościgać. Mamy nasze działa, cudownie. I te działa niech walą w lekkim terenie, plus mogą się... Aha, to je trzeba rozstawić, tak? No to w takim razie przygotuj je do ostrzału i ognia. Pięknie. Plus praktycznie eliminujemy ten oddział. I teraz tak, mogę strzelić chyba raz, prawda? I uciec, to nie? Dobra, jeden oddział mniej. Teraz uciekniemy sobie tutaj daleko. Ten dowódca w to miejsce. Teraz strzelimy sobie tych panów. Niech troszkę ich osłabi przynajmniej. I uciekniemy sobie tutaj, za rzekę. Będzie trudniej nas zabić. Teraz ten oddział. Zobaczmy jeszcze. Eliminujemy najpierw wtedy tych. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz. No, jeszcze raz. Tak, świetnie. Niestety zostało mu jeszcze trochę życia, więc raz go zaatakuję. Świetnie. Teraz się wycofam jedną tutaj kolejkę. I gdzie jeszcze mogę iść? Mogę się przemieścić tutaj. Wiecie co? I tutaj ucieknę. W ten sposób. Tymi panami wyjdę. Tutaj ich ostrzelam. Świetnie. Generał niech sobie śpi. Wy uciekajcie jak najszybciej. Dziękuję. Możemy wybrać produkcję. Co by mi się teraz przydało? Przydałoby się w sumie warsztat, bo to da więcej do produkcji. Jak im szybciej warsztat, tym lepiej. Zrobimy sobie warsztaty. Możemy jeszcze tych ostrzelać. Są w zasięgu naszego miasta. Cudownie. I w takim razie w Szanghaju. Na razie nie. Na razie nic nie będę kupować. Myślałem, czy by czegoś nie kupić, ale... To nie jest jeszcze jakaś przecież podbrankowa sytuacja. Na razie to mnie tutaj owszem. Starają się oblegać na wszystkie możliwe strony. Może stracę ten jeden oddział kuszników, ale o tym będzie jeszcze... Chwila. On się przeszedł tu, tu i jeszcze może mnie zaatakować? Bez drogi? Okej, to było dziwne. Że się tak wyrażę. Dobra, no to działa, przesunę tutaj, a kuszników schowam do miasta, żebym ich nie stracił po prostu. Chyba, że tak, kuszników przerzucę tu. Działa schowam tu. Tych będziemy musieli wyeliminować, żeby nam nie zaatakowali dział. Nie chcę stracić tego oddziału kuszników, bo on jest doświadczony. Więc tak, tutaj widzę, że kolejne oddziały oczywiście muszą napływać. Więc kusznicy do oboju. Nie mogę stąd wycofać. Musi to być chociaż jeden, dwa oddziały kuszników minimum do obrony tej pozycji. Pięknie. Teraz tak. Rzucimy na tych. A tych sobie wystrzelamy kusznikami. Jeszcze raz. Świetnie. Mam nadzieję, że Zulusi stracą na mnie całą możliwą armię. Okej. Wy sobie idziecie w takim razie... Gdzie ja bym was wysłał? Mogę was wysłać tu. Ale to by było fajniejsze. Więc tak. Z tej strony będę ścigać troszeczkę.
raz. Mogę. Ostrzał. Pięknie. Teraz tak. W tym miejscu możemy ich ostrzelać. Super. Teraz ich wyeliminuję. Stąd mnie już nie mogą zaatakować. No oczywiście im przeżyło coś. Zawsze tak jest. Tak. Działa. Działa. Pójdziemy tak. Pójdziemy tędy. Strzelimy w nich. Ależ dziękuję, gro. Nie trzeba było. Działa idą w tą stronę. Wyjdzie ci chować tutaj, żeby was nie stracić. Wy natomiast na tych kuszników. No i że wy nie możecie ich zaatakować, to jestem smutny. I przepraszam was na chwilkę. Okej, już jestem, przepraszam, miałem telefon. Więc tak, ci się poprzesuwali. Jeszcze raz strzelcie sobie w takim razie. Nie mamy nic, mam nadzieję, że nie straciłem tutaj żadnego wątku. Tych możemy jeszcze wykorzystać. No i to unicestwimy ten oddział w takim razie. Myślałem, że może miasto go dobije, ale oczywiście został 1% HP. No i w zasadzie jesteśmy, wybroniliśmy się stąd. Z Ulsom już dużo nie zostało. Zastanawiam się, czy nie... Tutaj może nie założyć miasta jeszcze jednego. Właśnie. Kurde, to naprawdę bym wysłał to miasto, tylko boję się tam, wiecie, cokolwiek wysyłać, bo Zulusi po prostu mają chcicę na wszystko, co się tylko da. Więc... Niekoniecznie. Ciekawe, czy ten oddział mi przeżyje. Oj, chyba może nie przeżyć tego. Zwłaszcza, że oni są cheaterscy i najpierw rzucają włóczniami, a później czymś tam strzelają. Czyli w ogóle... O za skurwonki. Się tak wyrażę. Ach, nie potrzebuję ich ścigałem. Mówię, siedzieć w tym mieście i nic nie robić. Pasywność wygrywa grę. Czy on coś nowego ściąga? Mam nadzieję, że już nie. Ściągnąłeś wystarczająco dużo. No dobra, to pozostaje nam tych jeszcze dodobić. Wy sobie... Strzelcie sobie. Nie, dziękuję, nie możecie. No to w takim razie wy się wyleczcie. Tymi panami idziemy sobie tutaj. Strzelimy raz. Strzelimy drugi raz. Nie, nie strzelimy drugi raz, bo już nie wiem dlaczego nie mogę. I teraz tak. Te działa. Te działa, niech się przerzucą tutaj. Wy natomiast pójdziecie tutaj. Świetnie. Ten oddział niech wraca na pozycję. Świetnie. Wy się leczcie do pełna, bo już jeden przez was oddział straciłem. Wyjdziecie tutaj. Wyjdziecie dalej tutaj. Droga już powstaje doskonale. No i teraz będzie trzeba zobaczyć, czy my się obronimy tym miastem. Chyba obronimy się bez większego problemu, ale... Dla świętego spokoju, mam dużo pieniędzy. Dla świętego spokoju, niech tam, bardzo proszę. Strzał lekki, tutaj działo rozłożymy na wszelki wypadek. Jednostka bez rozkazów, jaka? To spać. Wy też nic nie róbcie. Wy możecie chwilę poczekać. I kończymy turę. No i chyba na tym by się ich ofensywa cała skończyła, że się tak wyrażę. No, wysłali na mnie milion wojska, milion zginęło. Wszystko się zgadza. Okej. Ragnar skoszone jednostki z Zulusów 10, oni 1. Dobra. Wystrzelajcie w nich. Myślę, że ten oddział zabijemy od razu. Jeszcze raz. A, zabijemy go. Oni nie są w stanie przejść przez te góry. No i dobijmy ich. Dziękuję. Teraz. Tutaj. Ten oddział myślę, że już też zabijemy. Choć nie, chyba nie, bo...
Ci kusznicy oczywiście nie dadzą rady ich zabić, a teraz mi splądrują to, żeby się uleczyć. No to będzie szczyt... Wszystkiego. Widzicie tutaj, widzicie tutaj. Wybudujcie drogę tutaj, cudownie. I teraz tak, gdzie możemy się przejść? Możemy się przejść tędy, możemy zaatakować ich tu. Świetnie, świetnie. Jeszcze raz. Moje działa przerzucę tutaj. Rozstawię się nimi. I oni nie mogą atakować, prawda? Na jakiś większy zasięg. Dobra, naprawmy to. Niestety, ale chyba nie. I możemy coś ukraść. O, proszę, i będzie to ekonomia. Dochód złota z obozu o 1, dochód złota z urzędu celnego, pięknie. No to na pewno ekonomię im kradniemy. Pięknie, no zobacz, teraz od razu ładnie to wygląda. Nowo rzecz do wybudowania możemy wybrać i to będzie również zamek. Idziemy ostro, musimy się umocnić. Tutaj 28 tur, żeby mieli mury, strasznie dużo. Kończymy tury. No. Prawidłowa decyzja. Jak jednemu z twoich brudnych agentów udało się wykraść jeden z naszych podstawowych sekretów technologicznych? To mogą być ostatnie słowa, jakie zamieniamy pokojowo. Przysięgam nie szpiegować już nigdy więcej, Gandhi. Cieszę się, że zgadzasz się. Zaprzestaj tej złodziejskiej działalności. Wyślemy do kogoś bardziej zaawansowanego po prostu. Ja powiem, że kampania jest ciężka. Jednym słowem ją podsumowując, ciężka. Dobra. Co my teraz tutaj będziemy robić? Po pierwsze, ci kusznicy idą tutaj. Świetnie. Niech ostrzelają tych. Bardzo ładnie. Możecie jeszcze raz strzelić? Nie. Wy natomiast... Dum, 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 dum. Musicie iść... Nie, no tam nie będę ryzykować na razie żadnej naprawy, ale mogę sobie przejść tędy. Świetnie. Tutaj zbudujcie drogę. Z tego miejsca... Znaczy, spróbujmy tak. Spróbujmy ich zaatakować kusznikami raz. Tymi kusznikami zdecydowanie. Pięknie. Teraz może ich zabiję? No oczywiście, że nie. No to co, jeszcze raz. Teraz tymi. Tymi. Świetnie. Teraz możemy ich... Tych sobie ostrzelać. Jeszcze raz. Przynajmniej nie zabiorą mi kolejnych obrażeń. Dum, 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 dum. Co ja tutaj mogę zrobić? Mogę wyjść tędy? Nie, tam w ogóle nie wychodzę. Siedzę w tym mieście i nic nie robię. Wy za to idziecie tutaj, będziemy ich ścigać troszeczkę. Chyba, że... Spróbujmy. Tych ostrzelamy. Teraz pójdziemy sobie, powiedzmy, tutaj. I wyeliminujemy ten oddział. Świetnie. Teraz te działa. Przerzucimy na drugą stronę rzeki. Wy się leczcie, spokojnie. Okej. I chyba w takim razie tutaj będzie wszystko. Musimy tego agenta gdzieś indziej umieścić. Potencjał. Indie mają największy potencjał. Majowie mają największy potencjał. Gdzie co? 24. 25 Imperium Azteckie. Mają największą populację, oczywiście o to chodzi. Potencjał jest duży, ale... No spróbujmy tutaj przenieść. Jedna tura podróży, świetnie. Niedługo będziemy mogli przyjąć kolejny ustrój. Nie, to jeszcze jednak troszkę potrwa. W takim razie koniec tury. Oj, chyba się odbił na mnie dość mocno. I dobrze. Już mnie wnerwił.
świetnie. Tutaj wszystko jest zbudowane. W takim razie kolejne farmy. Ach, kurwa, nie to chciałem zbudować. Nie. Ach. Zwykle mi się źle kliknęło. Dobra, wy nie możecie ich zaatakować, ale możecie przejść tędy. Świetnie. Wy w takim razie idziecie tutaj. Wy się wyleczcie. Ta jednostka niech się przemieści tutaj. Zobaczymy. Poeksperymentujemy troszeczkę. Może jednak ta kontrofensywa teraz, w tym określonym momencie byłaby bardziej na korzyść. W ten sposób pójdziemy. Mamy kilkanaście oddziałów i to mocnych. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale możemy spróbować ich tam troszeczkę bardziej ofensywnie teraz zaatakować, żeby zdobyć chociaż to miasto. I on stracił bardzo dużo jednostek. To mnie teraz kusi. Więc tak. Kolejne działa. Albo przynajmniej inaczej. Nie działa. Zrobimy inaczej. Nie będziemy go atakować, ludziska. Zbudujemy za to osadnika i założymy miasto w tym miejscu, gdzie będzie to podstawa do ataku na niego. Tam się będziemy bronić głównie. A tutaj się po prostu na razie rozmieścimy z siłami. Bo cała armia zuluska chyba została przez nas rozbita. W tym mieście zostawię jedynie ten jeden oddział kuszników. Ok, więc tak. Tych ostrzelajcie sobie tędy. Jeszcze raz. Pięknie. Nawet mamy level up. Teraz ten oddział niech strzela tutaj. Ten oddział niech strzela tutaj. Jeszcze raz. Eliminacja. Okej. Teraz. Ci panowie idą sobie tędy. Ci panowie również idą tędy. Działa, niech przejdą tutaj. Świetnie. Plus generał. Na razie na górkę. Tego generała mógłbym przerzucić w to miejsce. I ci kusznicy niech wejdą do miasta. Świetnie. Ci kusznicy niech sobie odpoczywają. Tutaj jeszcze jeden oddział kuszników będzie potrzebny. No i na tym skończymy turę. I chyba po tej turze skończymy też odcinek. Więc tak, atakują mnie jednak dalej z tej strony. Czy przemieszczają się, kombinują. Strasznie cuduje komputer. Wybacz, ale woli mi działać sami. Z chęcią nawiążemy z wami współpracę. Jesteście strasznie daleko. Wybacz, ale woli mi działać sami. No gdzie oni do Kartaginy? Nie, to nie ma Kartagina, to był Konstantynopol z Teodorą. Dydona jest z Kartaginy. Więc tak, po pierwsze, idziemy sobie tutaj. Działa tutaj. Wyjdziecie tutaj. Wyjdźcie tutaj. Wy również tutaj. Wy tędy. I teraz macie co? Macie marsz, tak? Dobra, weźmiemy im ten marsz. Nie popełnię drugi raz tego samego błędu. Tutaj najpierw ostrzelamy. Jeszcze raz tędy. Chcę zabić obydwa te oddziały. Więc ten nie ucieknie już. Tak, jeszcze tutaj ostrzelamy. Świetnie, bo ten może uciec. Tego w takim razie niszczymy. Tutaj ryzykuję, że mi splądruje. Ale nie będzie aż tak wielkiego problemu. Gdzie ty pójdziesz? Do Paryża mógłbym cię wysłać. I tak też to zrobię, wiecie co? Bo Paryż jest na razie najbezpieczniejszym miejscem chyba na ziemi. Więc tak.
Tutaj natomiast budujemy farmy. Wy zmieńcie na budowę żywności zdecydowanie. Pomyliłem się tam. I tu możemy zrobić tak. Celność na drugi poziom, czy zmasowany ostrzał w takim razie większy jeszcze. Jedna tura do kolonistów, ale tak czy siak, Tuliska, tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejpa!